Na dzisiejszym odcinku u Emilii dowiedziałem się, że zostanę ojcem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Jest ze mną dzisiaj moja żona Milki. Witam. Witam. Co ma zawsze takie przywitanie, mnie to tak zawsze bawi. Witam. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy przygotować bardzo ważną sprawę, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, zostanę ojcem, a ona zostanie mamą. Tak, było. Tak jest. Tak, kropka. Możesz to pokazać na swoim widzom. No, jak widzicie, test ciążowy wykazał, że drewno. Ale jakby co, jest w ciąży. Emilka jest w ciąży i będziemy mieli dziecko, więc słuchajcie, w poprzednim odcinku Emilki kupowaliśmy, a tak naprawdę po prostu odpakowywaliśmy, bo już były kupione w sklepie, bo zamówiłem tutaj, prawda, do naszego sklepu z zabawkami. Ty, kto tu ten szyld zerwał? No, nie wiem. Ale był tu. To jest... Czekaj. A on tu dalej niby jest. Ostatnio. Czekaj, bo on tu dalej... chłopaki... bawili się tymi FLN-ami losowymi, więc... Myślisz, że tutaj... A tu uderzył jakiś? Myślę, że tu mogło coś robić. Okej, dobra. Dobra, to w takim razie już wiemy, skąd się wziął problem. Będę musiał zamówić drugi taki tutaj, prawda, ten... Ale nie mamy na stanie. No nie wiem, czekaj. O kurde, tu jest fotel twój, nie zabrałeś sobie fotela. Nie wiem, czy jest na stanie. Ale czekaj, ja wezmę ten fotel w ogóle też. Weźmy sobie go do domu, bo jest fajny, mi się podoba. Dobra, i ten stolik to też wezmę w ogóle tak ogólnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy przygotowywać domek, znaczy domek, pokój dla dziecka. Ponieważ w sumie nie wiemy za bardzo, czy to będzie chłopak, czy dziewczyna, ale... ale przygotujemy tam co nieco, żeby było. Masz to? Masz? Był na stanie? O, no to dobrze. Ale nie da się go tutaj dać. Nie da? Nie da to się, no. Dobra, mamy z powrotem. Dobra, słuchaj, chodź, lecimy do naszej willi, ponieważ nie pozwolę na to, żeby dziecko wychowywało się w jakimś młynie. Więc przygotujemy dla niego, prawda, piękne miejsce w tym, w naszej willi. Nie wiem totalnie, czy tam mamy w ogóle jakiekolwiek miejsce na to, żeby zrobić pokój, ale najwyżej się przeszykuję na szybko. W każdym razie, słuchajcie, mówię do was, kochani widzowie, o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Codziennie o 19:30 odbywają się live'y u mnie na Twitchu, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dokładnie. Ponieważ tak jak był przedwczoraj, tak jak był wczoraj, tak i dzisiaj o 19:30 odpalamy sobie, prawda, streamka. Gramy w Minecrafta, przyszłościowo będziemy grali również w inne gierki, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam bardzo serdecznie. Możecie w ogóle napisać tu w komentarzach, jaką grę byście chcieli zobaczyć. Moi drodzy, słuchajcie, ja oglądam. Na każdym live'ie siedzę i oglądam. Bądźcie jak ja, czyli bądźcie fajni. Chcecie być fajni? Oglądajcie live. No i tu podeszła was Emilia. No w tym momencie tu już nie macie wyboru. Kogo dzisiaj o 19:30 nie zobaczę? Tego sobie zapamiętam. Ja też. Zapamiętam sobie, że olaliście obowiązek widza. Dobra, co to w ogóle jest? Czy ty mi to wytłumaczysz, co to w ogóle jest? Jakiś rentgen? Ja potrzebuję iść na rentgen, kurde. No ale to później będziemy iść, to później, żeby zobaczyć dziadziaka. O kurczę. No dobra, chodź, ja już jestem w willi. Pozwiedzajmy może całą willę, żebyśmy wiedzieli co gdzie jest, żebyśmy wiedzieli gdzie możemy ten pokój zrobić. Tu na pewno by można było, ale musielibyśmy się po... To raczej nie jest rentgen twojego brzucha, ale mogę się mylić, bo lekarzem nie jestem. Dobra, tu jest biuro. W każdym razie to biuro można zlikwidować i tu byśmy mogli zrobić pokój ewentualnie. Tu nigdzie za bardzo nie ma miejsca. Na dole. No nie wiem, czy tam całkiem na dole chcesz dziecko w piwnicy położyć? No, miałoby fajne widoki, no. No nie, no tak, ale no czekaj, tu gdzieś na górze popatrzmy. Ja się zastanawiam, czy tutaj na przykład nie przerobić tego miejsca, w którym my mamy sypialnię. I na przykład to łóżko nasze, w ogóle wróciło nasze łóżko, teraz zauważyłem. To łóżko nasze zabrać po prostu i wiesz, i dać na przykład my, żebyśmy byli tam piętro niżej, gdzie jest to biuro. A tu dzieciaka zrobić i by było blisko, bo wiesz, bo ty w kuchni tak całe dnie siedzisz. Dalej te pizzy nie sprzątałaś. Już widzisz, co się tu na nie pojawiło? Pleśń. Pleśń na pizzy. Widzisz to? Ach, kurde. Przestań. No i patrz, blisko by miała do żółwi. Wow, nie, zamroziłem. Miała. Zamroziłem, mam buty. Z mroźnym piechurem. Dobrze, że tam żółwia nie było w środku, bo bym go zamroził. Ja nie mogę. Dobra, ale w każdym razie, słuchaj, bo my ciągle zapominamy o tym, musimy sobie przypomnieć, kto był top donatorem na tym live'ie i nazwać te żółwie tak, w końcu, bo tak, przepraszamy bardzo, zrobić, zapomnieliśmy o tym, że już tyle czasu minęło, ale skupiliśmy się na innych rzeczach. Wow, tu jest w ogóle statek i... Aha, ty to tu dałaś, wow, jak to ładnie wygląda.
mapa. Dobra, słuchaj, ja biorę wyro, biorę te wyrka stąd i proponuję, żebyśmy tu zrobili pokój dla dzieciaka. Tutaj bym zrobił, zamurowałbym to jakoś, wiesz? W sensie, no, jakąś tak. ścianę tu wykonał. A, o, tak gdzieś widzę, tak? że masz budulce, no. Tylko to by trzeba było tu przesunąć jakoś tak, żeby... W ten sposób byśmy to musieli zrobić. Mhm. Dobra, no, zrobię tak nawet, powiedz... żeby to nie może, bo oni nie mogą mieć drzwi, on nie może mieć, albo ona nie może A mieć A w ogóle, ten. Poczekaj, bo ja jeszcze jedną rzecz miałem, której się nie pokazałem ciebie na odcinku, patrz, bo ona tu będzie, bardzo fajnie wyglądała, uwaga. O, o ja sobie nawet mogę słodkie. Do niego siąść. Co wygląda. Więc mamy siedzenie dla dzieciaka, ja tu będę, dzieciak tam, ty tu na przykład, albo nie, ja dalej od dzieciaka, bo ty będziesz go karmić. No i ten, no i dobra, no dobra, no to chodź tutaj z tymi rzeczami, trzeba uzupełnić ten pokój. My w ogóle łóżka dla dziecka nie mamy, to będzie trzeba jeszcze Nadia, wybrać kiedyś łóżko co? Dla dziecka. Boże, nasianie położyć dzieciaka. Jest. Co jest grane, wróciliśmy się do czasów, kurczę, o kurde, położyłem się. Jak ty na tym leżysz w ogóle, patrz. To nieźle będziemy mieli dziecko z głową za oknem. Dobra. Łóżko trzeba wybrać, to jest tylko jakąś taką wieżę. No tak, łóżko wybierzemy. To zostawmy, żeby na tym se barany spały. Dobra. No to oczywiście mamy tutaj po pierwsze. Ale to bardzo czekaj, tu trzeba jakiś stolik dać. To gdzie ty to na podłodze kładziesz? Stolik najpierw jakiś. Czekaj, no ja mam taki stolik, ale no nie wiem, czy to. Nie, on mi się nie podoba, on jest brzydki. No wiem, że ci się nie podoba, no więc nie wiem, mamy jakiś. Oczywiście, że mamy. O kurczę, czekaj, co tu było? Patrz, co ja robię? Akrobację. Umiesz tak? Czekaj. Umiesz tak? Chodź, zobacz, co ja zrobiłem w tym momencie. Więc zabawaj, ty tak nie umiesz. Ty się ten na tym. Stanąłem sobie na włączniku, no. Dobra. Ja nie mogę. To jest straszne trochę. Dobra, już ogarnę. Stoliczek, mamy tak? Stolik, potrzebujemy. Mamy stolik. Tak, stolik potrzebujemy. Będzie, tylko... Nie, no dobra, może być ten stolik. O, dobra, jednak żartowałem. Tu jednak odłożę ten stolik, no i dobra, i na niego bym te PlayStation położył, tylko nie mamy telewizora, więc to też będzie trzeba ogarnąć i tak dalej. Przepraszam, tylko to Nintendo. Jest... Nintendo. Jest ciemno, chodź, idziemy spać. Chodź, damy to... Czekaj, bo próbuję, dobra. Te no. łóżka nasze, czekaj, gdzie my możemy teraz spać? Pod gołym niebem? A może na dworze? No dawaj na dworze. Okay. Tutaj ono. No i kozak, słuchaj. Tak jest i się podoba. Dobra, mamy noc, pierwsza pod prawie gołym niebem, bo mamy jednak tutaj taki... Aha. A dobra, super. Daliśmy radę, dobra. Dobra, no to super. Dobra, chodź, kontynuujemy to. Tutaj, prawda, budowę. Łóżko i inne takie. Mamy co tutaj do pokoju? Bo ty masz te rzeczy, bo ty je brałaś. Ja nie wiem, co ty mamy masz. Mamy takie coś. No nie no, to co widziałem, to na zewnątrz zaraz damy. Lalka. Ale to będzie syn, więc zabierzmy tą lalkę. Ona jest bez sensu tutaj. Takie, to będzie córka. Nie, to będzie syn. To będzie róża i słonecznik. Róża albo słonecznik, ale ja sądzę, że będzie róża. Nie, to będzie słonecznik jak już, ale ja i tak bym głosował za inną nazwą. Słuchajcie, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, nie wiem, kto widział odcinek u Emilki, ale ona chce nazwać syna słonecznik. No. 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 Ładnie, o co ci chodzi? No. Słonecznik. No słonecznik. No ale dobra, ty jesteś Milki, ja jestem Toast. To może być słonecznik. Ja nie mogę, co się porobiło. Dobra, mamy te jeszcze rzeczy z placem zabaw. Chodź, w tym miejscu tak. Ja bym dał, żeby się bawił, bo stąd nie ucieknie. Musiałby przepłynąć. No co jak się utopi? To nie przepłynie. Dobra, tak. O, ja bym sobie... Czekaj, ja mogę na tym ćwiczyć? Nie mogę. Ale a mogę tak, na to wejść? Mamy... Czekaj, ja chcę na to wejść. No nie mogę też. Tutaj się nie pochłuśta za bardzo, czekajcie. O, będę zrobimy, ja wiem co mu zrobimy. Co? Jej. No 300 IQ. Już widzę. Widzę błąd tej modyfikacji. Patrz to. Ja nie mogę, ale my mamy tutaj małą miejsce, nie wiem, gdzie mam dać ustawkę. No bo ty to. Daj mi to, bo ja tutaj muszę to dopracować, bo widzę, że ty tutaj nie umiesz tego zaplanować dobrze. Patrz, tu przy ścianie jedno. Tu przy ścianie drugie, żeby sobie mógł z jednego na drugie przechodzić. Tu, przez środek, widzisz? To dzisiaj jak będzie miał tyle zabawy. Dobra, tu jeśli chodzi o zjeżdżalnię, no to normalnie zjeżdżalnia latuje w tym miejscu. Tak, bo chodzi o to, że... Czekaj, bo nie wiem jak tam teraz wejść na górę. Patrz, ja jako ojciec będę dawał dobry przykład synowi i będę patrz, stąd skakał. Będzie taki żu i taki delfin, żu, pum i do wody.
Czaisz, o co chodzi, nie? Tak, czaję. Co mamy dalej, co mamy dalej? Patrz, tu dam fotel dla ciebie, żebyś mogła obserwować, co twój dzieciak robi. Czekaj, tu w tym miejscu. Przygotuję. O. Żebyś mogła go pilnować ciągle. Fajnie, dobra, no. No co, nie jest to dobry plan? Moim zdaniem bardzo dobry. Dobra, i teraz czekaj. Tu gra to nie, bo to nie wiem, po co ja mam tego Mineboya. O, i huśtawka. Patrz, nie zauważyłem, że mam huśtawkę. I teraz huśtawka leci sobie w tym miejscu na przykład. Tak, o. Tu się będzie huśtał. Okay. Mogę na tym... O, ja wejdę tu. O. No niestety jestem za ciężki, jak na ten, prawda, użyteczny, jak to się nazywa? Huśtawka. Użyteczną... No zwariowałaś. Zwariowała się Milka. W tym momencie, wiesz o tym? Co, ty chcesz lalkę wudu dać dziecku? Ale patrz. No, nie zgadzam się na to. To nie jest zabawka dla dzieciaka. Stop. Odtakować. Stop, żeby wiedział, że tam ma nie iść. Dobra. No i super, no i to jakoś wygląda. Masz coś jeszcze, czy to wszystko już, co mamy na razie? O, tak mi się wydaje, no. To wszystko? Dobra, słuchajcie. To by było na tyle w tym odcinku. Mamy przygotowane to, co potrzebujemy. Mamy pokój, który tak wygląda jeszcze średnio, więc będziemy go jeszcze przerabiać i tak przeremontowywać, że tak powiem. Mamy plac zabaw dla dzieciaka, żeby miał się gdzie bawić. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się o 19:30 na Twitchu. No i do Emilki wpadajcie również. Widzimy się jutro o 19:19. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. Hej.